Siema, witam bardzo serdecznie. Z tej strony ja, jako Jacobo, streamuję, jako grywalny Jacobo jeszcze. Witam was bardzo serdecznie w ostatnim filmie w tym roku. Jest, proszę państwa, 31 grudnia 2023 roku. Zaraz mamy Sylwester, w sensie mamy już dzisiaj Sylwester, a jutro już nowy rok. Także podsumujmy sobie ten rok, oczywiście, jak to standardowo powinniśmy zacząć, czyli od Twitcha, którego oczywiście mam po prawej stronie. Twój rok dobrze rozegrany. To jest podsumowanie, jako, jak sami widzicie, jako twórca. Także, co nam się udało osiągnąć przez moją społeczność, którą codziennie, prawie codziennie robię oczywiście na Twitchu. Moje rekordy to oczywiście 445 godzin oglądania. Dziękuję serdecznie za to. Suma streamów w tym roku, 2023, wynosiła 172 tylko. Czyli nawet nie 360. Ale mniejsza o to. Kategoria, jakie streamowałem, to 5 kategorii. Pewnie chodzi o jakieś tam gry, ale mniejsza o to. Stworzone klipy tylko 3, ale polecam klipować momenty, jak są śmieszne oczywiście. Także może w przyszłym roku dam radę, jak to mówię. Przez chwilę widzieliście oczywiście kategorię wiadomości, ale to przez przypadek. Już nie będę, tak wiecie, na szybko. Najpopularniejsza transmisja zgromadziła 18. Nie wiem, kiedy to było. Trzeba by było sprawdzić. Ale dziękuję serdecznie, że was tyle było na Twitchu. 6,36 tysiąca wysłanych wiadomości na czacie. Dziękuję serdecznie. No i co? Najważniejsze kategorie 5 jest to Eurotrack, tak mówię, Eurotrack zawsze na propsie. Parma, American, Just Chatting, Forza. No i tutaj szóstej gry nie ma, bo nie grałem wtedy. Także najlepsze, co prawda. Popularniejsze tagi to oczywiście Polski, Polska i Grywalny. No, wzięło się od niku na Twitchu. Twoje emotki były hitem i oczywiście 2 razy grywal KGW i oczywiście 5 razy grywal Siema. Tak, tutaj u góry, jak jest 5 razy, to jest emotka, którą sam stworzyłem. Nie dziękować nawet. Także na spokojnie. Bonusowe osiągnięcia. Proszę państwa, bonusowym osiągnięciem w tym roku był oczywiście, jak sami widzicie, status towarzysza odblokowany, czyli na reklamach mogę teraz zarabiać. Oczywiście standardowo muszę, jak to standard, skarbówka. Przez moją społeczność wydaliście 23 700 punktów kanału. Serdecznie dziękuję. Udało mi się rozbudować społeczność, czyli 118 nowych obserwujących, 5 nowych subskrybentów i 3 suby w prezencie. Dzisiaj, jak jest Sylwester, nie umie się wysłowić, niestety. Także no problemu. Brałaś udział we wszelkich rodzajach współpracy. Wysłane rajdy 111. Rajdy na mój kanał 27. Dziękuję serdecznie. Twoi najgłośniejsi fani w 2023, nie 13 roku. Jest, proszę państwa, Raven, Mr. Dzikos, Pink and Army, Spokojne Życie, Milniorek, Karpinio, Zbyniu Games, Kajtek i Lutnik. Dziękuję serdecznie tym kanałom, którzy są tutaj. Dzięki za grę, oczywiście emotka twitchowa globalna jest jak zawsze. No i
To by było na koniec, jeżeli chodzi o podsumowanie Twitcha. Natomiast podsumowaniu YouTube'a, bo też jest takie podsumowanie niestety, no jest troszeczkę poprzeczka, jeżeli chodzi o to. I to dość, powiem tak, spora. Niestety pokażę wam z maila, bo niestety nie ma, chyba że nie mogę znaleźć tego, jeżeli chodzi o tam na YouTubie. Ale pokażę wam z maila. Proszę państwa, oto w tym miejscu też po prawej stronie mamy Jacobo w YouTube od 2016 roku. Gratulujemy fantastycznego 2023 roku w YouTube. Zobaczmy, co udało się osiągnąć. Oczywiście podziel się z fanami najważniejszymi sukcesami za pomocą oczywiście YouTube Shorts. My year on YouTube 2023. I co tu mamy, proszę państwa? 31 nowych subskrybentów, 14 tysięcy wyświetleń. Dziękuję serdecznie za waszą oczywiście tutaj społeczność. Nie umiem się dzisiaj wysłowić, sorry, ale standard. 28 przesłanych filmów, 206 polubionych filmów, 64 udostępnienia, 20 komentarzy. Dziękuję serdecznie za te komentarze. Najczęściej oglądany film z tego roku to oczywiście, żeby nie było, Brzozówka. Znajdźki 20 sztuk. W ogóle ten film Brzozówka Map 20 Kolektibes to jest chyba jakiś najpopularniejszy w ogóle na moim kanale, jeżeli chodzi o ja co, bo streamuję na YouTubie, więc no niech leci ten film jak najdalej. Nawet niech wystrzeli 30, będę zadowolony oczywiście. Najpopularniejszy short, czyli oczywiście Brameczki Vanilla Map Work in Progress. Jeżeli ktoś się pyta właśnie, jak tam Work in Progress z tymi brameczkami Vanilla Map, na razie ten projekt jest wstrzymany, także no problemu. Z jakich przyczyn? No takich, że już powoli, już nie wchodzę w edytora, więc w momencie, kiedy jest tylko aktualizacja jakaś do mapy lub do jakichś promów, to wtedy wchodzę, ale żeby tak, wiecie, żeby tak w edytora się bawić, no to już taki przeżytek bym stwierdził. Najpopularniejsza transmisja na żywo, czyli oczywiście relacja z konwoju Maximusów, 6 urodziny oczywiście, postawiamy serdecznie Maximusów, tak, tak. No i co? No i tyle. Tyle z podsumowania naszego na YouTubie, jak na Twitchu. Serdecznie zachęcam do obserwowania jeszcze takowego kanału, który może nie wie nikt, a jest to oczywiście, żeby nie było. Niech no ja tylko spojrzę, a nawet wam wyświetlę, żeby nie było. Bo dokładnie on się nazywa troszeczkę inaczej niż na tym, którym teraz ja siedzę. A jest to, proszę państwa, nie kto inny jak, proszę państwa, żeby nie było nawet tak tu po prawicy wyświetlę. Jest to, proszę państwa, kanał Modelio. Modelio, możecie wpisać sobie małpka Modelio Game i James. Tam jest na razie jeden film, jeżeli chodzi o Additional Fair Promise, którego oczywiście, że jeżeli ktoś pyta, jak ten projekt nadal się tam trzyma, no to powiem tak, się nie trzyma. Zrezygnowałem z niego. Także no, jest troszeczkę tak nie po kolei, więc fajny był to projekt, ale niestety już skancelowany, w sensie zanulowany. Teraz robię akurat fery, czyli połączenia promowe ze stepów, dokładnie prowadzę The Grip Step do innych części świata mapy,
tak stwierdził. Także troszeczkę w tamtą stronę poszedłem. No i co? No i fery do stepów mają obecnie 10,5 tysiąca pobrań, jeżeli chodzi o traki mod. Bo tam obecnie znajduje się ten mod, jeżeli chodzi o Fairy The Grip Step, oczywiście. Co ja mogę wam życzyć? To było podsumowanie Twitcha, jak i YouTube'a, jeżeli chodzi o względne liczby. Ja się, moi drodzy, będę z wami żegnał. Dziękuję serdecznie, że byliście. I bądźcie dalej, oczywiście, bo to jeszcze nie koniec. Mam co prawda jeszcze jeden plan, ale to już na nowy rok, jeżeli ktoś pyta. Jeden plan odnośnie pewnej serii, która będzie rok. I ona się nie zacznie oczywiście od 1 stycznia, bo jeszcze tego projektu nie mam nagranego. Ale kto wie, może od czerwca bądź lipca następnego roku. Śledźcie oczywiście kanał Modelio James, jak i oczywiście ten, na którym się znajdujemy, czyli Jacobo streamuje, niegrywalny Jacobo, grywalny Jacobo jest na Twitchu. Wszystkie linkacze są oczywiście na dole w opisie, jeżeli ktoś się pyta. A i jeszcze jedna informacja, którą oczywiście później nagram, czyli będziecie mieli możliwość do pobrania, oczywiście linkacza wam zostawię, bo oczywiście jakbym wrzucił cały film, to pewnie by były jakieś, wiecie, tam prawa autorskie, o. No, więc zostanie tylko tam, powiem, że no to jest to i to i tam możecie sobie pobrać całą tą i tą. Także polecam 1 stycznia zerkać na co, bo streamuję tutaj na YouTubie, czy będzie takowy film, jeżeli chodzi o pewną rzecz w prezencie ode mnie. Także trzymajcie się, szczęśliwego nowego roku wam życzę oczywiście w 2024. Ja nazywam się Jakub, jeżeli ktoś pyta, aka Jacobo streamuje, aka grywalny Jacobo, aka Jacobo streamuje podłoga TTV na Instagramie, także serdecznie dziękuję za obecność, trzymajcie się, no i widzimy się 1 stycznia na filmie z nowego roku. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć i czułem.